Jestem bardzo oldschoolowym literaturoznawcą i będę korzystał z notatek. Mam nadzieję, że Państwo mi to wybaczą. Tak sobie pomyślałem, że daję to trochę performatywnego wymiaru temu wszystkiemu, co będę mówił, ale nie będę uprzedzał faktów. Wiele osób na tej konferencji mówi już o tym, w jaki sposób powstawało prawo autorskie. Jego historyczna geneza jest wyraźnie związana z rynkiem książki. Pierwszymi twórcami w sensie prawnym byli pisarze właśnie, a pierwszymi utworami dzieła literackie. Jakie ma to jednak konsekwencje dla samego prawa autorskiego? I czy teksty literackie mają nam coś do powiedzenia na jego temat? W projekcie badawczym, który realizuję na Wydziale Polonistyki WJ-u, zajmuję się właśnie związkami prawa autorskiego i literatury nowoczesnej. Badam z jednej strony to, w jaki sposób regulacje prawne wpływają na praktyki literackie, na tworzenie, czytanie i badanie literatury, a z drugiej strony interesuje mnie to, w jaki sposób sama literatura oddziałuje na prawa autorskie. W końcu najgłośniejszymi zwolennikami powstania konwencji berneńskiej, czy na przykład założycielami polskiego ZAIKS-u byli właśnie pisarze. Trzecia ręka, za którą bardzo dziękuję. Moje badania sytuują się w nurcie, który powstał około 30 lat temu w Stanach Zjednoczonych i gromadzi badaczy literatury, którzy z różnych powodów postanowili zająć się prawem autorskim. Pierwszą spośród nich była Martha Woodman Z., która jeszcze w latach 80. analizowała, jak poglądy literackie, filozoficzne, ekonomiczne i prawne wpływały na kształtowanie się pierwszych regulacji prawno-autorskich w Niemczech pod koniec XVIII wieku. Nowsze prace doszukują się śladów oddziaływania prawa autorskiego w samych tekstach literackich. Nie chodzi więc o myślenie o relacjach między prawem autorskim a literaturą jako o takich relacjach wnętrza i zewnętrza, ale raczej o przemieszaniu tej kategorii. Paul Saint-Domut, amerykański literaturoznawca, przekonuje na przykład, że sam ten fakt, że XIX i XX-wieczne teksty literackie powstawały w ramach systemu prawa autorskiego, sprawia, że one same w większym lub mniejszym stopniu do tego prawa jakoś się odnoszą, problematyzują je, potwierdzają jego założenia albo stawiają im opór. Z drugiej jednak strony badacze mediów, tacy jak na przykład J. David Bolter, twierdzą, że to właśnie drukowana książka kodeksowa stworzyła model dla regulacji prawno-autorskich, które później przystosowywano, często na siłę, o czym wielokrotnie tu mówiliśmy, do innych mediów. W tym sensie to właśnie książka drukowana byłaby odpowiedzialna za to, w jaki sposób prawo autorskie rozumie utwór, jako obiekt zamknięty między okładkami, skończony, niezmienny, a wreszcie materialny, a więc mogący stanowić przedmiot własności. Utwór prawa autorskiego byłby zatem czymś na kształt niefortunnej metafory drukowanej książki. To by też tłumaczyło, dlaczego mamy tak duże problemy z przystosowaniem tego pojęcia na przykład do muzyki. Czy oznacza to jednak, że wszystkie teksty literackie ściśle odpowiadają definicjom prawa autorskiego? A jeśli są takie teksty, jak Państwo się domyślają, są, które temu modelowi nie odpowiadają, to czy oznacza to po prostu, że są nielegalne? Czy może są w stanie posłużyć nam jako modele odmiennych regulacji działalności artystycznej i kulturowej? Chciałbym przedstawić Państwu trzy takie przykłady, które podważają podstawowe założenia prawa autorskiego, a jednocześnie pozwalają pomyśleć o innych sposobach prawnego regulowania działalności kulturowej i artystycznej i obiegów informacji w społeczeństwie. Pierwszy przykład pochodzi z 1922 roku i jest poematem angielskiego poety amerykańskiego pochodzenia, T.S. Eliota. Sam poemat nazywa się Ziemia Jałowa, The Wasteland. Ziemia Jałowa to jest taki tradycyjnie w polskich tłumaczeniach przyjęty odpowiednik The Wasteland, ale myślę, że można o tym poemacie pomyśleć też jako czymś na kształt śmietnika. Dlaczego? Ziemia Jałowa to stosunkowo krótki tekst, 433 wersy, kilka stron. Jest w nim jednak miejsce na cytaty, parafrazy i aluzje do tekstów literackich i nieliterackich, a wśród źródeł tych zapożyczeń, by wymienić naprawdę tylko kilka, znajdują się Safona, Ovidiusz, Dante, Chaucer, Shakespeare, Milton, Spencer, Tennyson, Nedwar, Whitman, czy popularna piosenka Gina Baka i Hermana Dubiego. Jest tego znacznie więcej. Do tego wszystkiego ostateczna wersja poematu jest efektem redaktorskiej pracy, czy współpracy, czy może autorstwa przyjaciela Eliota, Ezy Panda, który, jak widzimy na tych dwóch przykładach, nie szczędził swoich sugestii i poprawek. Pojawia się w związku z tym też pytanie, na ile należałoby rozpoznawać w tym poemacie autorstwa samego Panda. Wszystko to jednak sprawia, że Eliota, uznawanego za jednego z najwybitniejszych poetów anglojęzycznych XX wieku, laureata Nagrody Nobla, oskarżano i wciąż czasem oskarża się, a to są screenshoty z takiej popularnej strony internetowej, Eliot jest jednym z takich wielkich, złych plagiatorów, więc oskarża się go o plagiat właśnie.
Faktycznie, gdyby przeanalizować ziemię jałową w świetle obowiązującego w latach 20. w Wielkiej Brytanii prawa, mogłoby się okazać, że autor dopuścił się kilku naruszeń i to takich dosyć solidnych, to znaczy cytował rzeczy, nie podając atrybucji autorskiej, przekształcał też teksty, które powstały stosunkowo niedawno i wciąż były chronione prawem autorskim. Ważniejsze jest jednak to, że w swoim poemacie Eliot dał przykład tego, jak powinien wyglądać jego zdaniem stosunek nowoczesnego człowieka do tradycji. Aby w pełni dojrzeć w wielu znaczeniach tego słowa, człowiek powinien sięgać po wzorce z przeszłości i czynić je swoimi własnymi, przywłaszczać albo zjadać. A to, co prawo autorskie uznawałoby za kradzież, jest dla Eliota warunkiem pełnego człowieczeństwa. Jak pisał, dojrzały poeta kradnie. Dlatego też twórczość kulturowa przeszłości i tej dalszej, ale też tej najbliższej, powinna być dostępna dla każdego jako publiczny rezerwuar. Powiedzielibyśmy dzisiejszymi słowami, że w świetle ziemi jałowej dojrzała kultura to kultura dostępności. Kolejny przykład związany jest z nieco dziś już zapomnianym polskim pisarzem Teodorem Parnickim, autorem rozwlekłych i momentami nudnawych powieści historycznych, które można by przy odrobinie dobrej woli nazwać postmodernistycznymi. Jedną z tych powieści jest Muza dalekich podróży z 70 roku. Trochę opowieść o mitycznym władcy Słowian z VII wieku, trochę alternatywna historia, dosyć zabawna, o sytuacji, w której powstanie listopadowe się powodzi, a Adam Mickiewicz zostaje ministrem oświaty. Całość jednak jest wpisana w ramową opowieść o sporze, jaki ze swoim wydawcą toczy autor powieści, który jest jedną z postaci do pewnego momentu. Wydawca zobowiązuje się dostarczyć pisarzowi pewne historyczne materiały do stworzenia tej opowieści o siedmiowiecznych Słowianach. Ale nie wywiązuje się z tej obietnicy, a pomimo to ściga pisarza i domaga się dostarczenia tekstu powieści na czas. Pisarz usiłuje się tłumaczyć, że aktor nie może napisać tej powieści, jeżeli nie ma materiałów. Na niewiele się rozdaje. Ucieka się więc do pokrewnej literackiej sztuczki. Znika. Rozpływa się wśród swoich postaci, które same zaczynają się zastanawiać nad tym, kim jest autor, gdzie jest autor i czy w ogóle jest jakiś autor. W pewnym momencie jedna z nich powiada nawet, że powieść chyba pisze się sama. Literackie zabiegi Parnickiego można by potraktować oczywiście jako realizację postulatu śmierci autora, zniknięcia autora i tak dalej. Autor znika, a przynajmniej przestaje być głównym odpowiedzialnym za tekst, który pod jego nieobecność wychodzi na plan pierwszy. Jednak nasze przyzwyczajenia czytelnicze, za których, jeszcze bym prosił o cofnięcie slajdu, dziękuję, za których kształtowanie odpowiada też prawo autorskie, sprawiają, że traktujemy to wszystko jako zabawę, a za właściwego autora uznajemy tę osobę, której nazwisko widnieje na okładce, Teodora Parnickiego. Czy jednak dałoby się potraktować ten model bardziej serio? Być może sugeruje on nam, że do prawnych regulacji kultury zabieramy się od złej strony, bo od strony autora właśnie, mówiąc o prawach autorskich. Tymczasem potraktowanie na poważnie tego, co mówi nam Muza dalekich podróży i wiele innych tego rodzaju książek, mogłoby sprawić, że w centrum regulacji postawilibyśmy samo utwory, ale już nie jako przedmioty indywidualnej własności, ale jako na przykład akty publicznej komunikacji. I o propozycji takich regulacji prawno-autorskich pisał pod koniec XVIII wieku Immanuel Kant. Trzeci i ostatni przykład wyszedł spod pióra francuskiego pisarza Jacques'a Jouetta, członka eksperymentalnej grupy ULIPO, która jest stowarzyszeniem matematyków i literatów zajmujących się tworzeniem matematycznych, generatywnych modeli dla powstawania tekstu. Do najlepiej znanych przedstawicieli tej grupy należeli Raymond Queneau i Georges Perec. Mój piękny autobus, który nie do końca wpisuje się w ten model ulipiański, ukazał się po francusku w 2003 roku, a po polsku przed 2 laty. To krótka powiastka o losach kierowcy autobusu, Bazila i jego żony Odili. Rzecz dzieje się w autobusie, do którego wsiadają inni bohaterowie. Rozmawiają, czytają książki, wymieniają się poglądami. Jednym z pasażerów autobusu okazuje się sam pisarz. Początkowo podaje się za autora całej tej opowieści i prawowitego właściciela, tak autobusu, jak krążących w nim historii. Wszystko jest moje, to wszystko ja piszę. Po pewnym czasie traci on jednak tę pewność siebie. A pytanie o to, czy autobus rzeczywiście, jak głosi tytuł książki, jest jego, mój piękny autobus, zostaje podane w wątpliwość. Jak sugeruje przywoływany w powieści cytat z Pascala,
To jest bardzo ładny cytat, a nie mam czasu go przeczytać, bo już jestem po czasie. Jedno z fundamentalnych założeń prawa autorskiego, że tekst literacki może być czyjąś własnością, zostaje w moim pięknym autobusie podane w wątpliwość. W miejsce literatury własnościowej zaproponowana zostaje natomiast literatura publiczna, powstająca w autobusach, na ulicach, placach albo w metrze. Jacques Jouet jest poetą, który tworzy też słynne wiersze z metra. Powstaje ona ze słów, które należą do wszystkich, a przypisywanie sobie ich własności jest zwyczajną uzurpacją. Jaka byłaby w tym rola pisarza natomiast? Okazywałby on się może w najlepszym wypadku protokolantem, zapisującym to, co słyszy. Być może za to właśnie, a nie za rzekome tworzenie oryginalnych, nieistniejących do tej pory utworów, należałoby mu się wynagrodzenie. Już kończę? Proszę Państwa o zapamiętanie trzech krótkich wniosków z tego, co tutaj mówiłem. Po pierwsze, literatura nie stanowi anachronicznego medium, które razem z prawem autorskim należałoby odesłać w mroki przeszłości. Literatura jest tutaj niewinna, tylko samo prawo. Po drugie, teksty literackie mogą równie dobrze co najnowsze media, takie jak sztuka interaktywna, jak sztuka generowana przez użytkowników internetu itd., itd., służyć nam w dyskusjach o prawnych regulacjach kultury, podsuwając odważne, nieoczywiste, często zapomniane rozwiązania. Po trzecie wreszcie, i chyba najważniejsze, literatura zabiera głos w dyskusji o prawie autorskim nie w drodze bezpośrednich wypowiedzi na temat prawa, ale za pomocą właściwych sobie środków, czyli tego, jak jest zrobione. Jeśli dostrzeżemy ten aspekt, nasza dyskusja o prawie autorskim może się tylko, mam nadzieję, wzbogacić. Dziękuję.